To jest naczepa plandekowa, tak zwana firanka, czyli cały bok naczepy się odsuwa. Plandeka porusza się po tej szynie tutaj, zamontowanej w dachu naczepy. Tam są takie rolki. Zaraz podejdę, otworzę może. I tutaj po tej szynie poruszają się właśnie takie zawiasy, na których wisi ta plandeka. I bardzo szybki sposób można otworzyć bok naczepy, co ułatwia bardzo załadunek. Bardzo często, a właściwie coraz częściej można się zdarzyć, że będziemy się ładować z boku. Zaletą tego typu rozwiązania jest między innymi to, że nadawca towaru bądź odbiorca przy rozładunku nie musi budować ramp. Wystarczy, że składuje sobie gdzieś tam towar na jakimś magazynie czy nawet na placu. Jeśli towar nie wymaga składowania pod zadaszeniem, podjeżdża się i prosto z placu, towar prosto z placu ładowany jest na naczepę poprzez właśnie otwarcie boku. I dziś właśnie pokażę, w jaki sposób otworzyć bok takiej naczepy. To jest bardzo łatwe. Najpierw trzeba będzie wszystkie klamry wyodpinać. Te klamry napinają naczepę, a właściwie plandekę, w pozycji pionowej. Naciągają ją. A tutaj mamy taką rurkę, na którą nawija się plandeka. Tu jest taki mechanizm, którym zaciągamy tą rurkę, kręci się ta rurka i naciąga się w ten sposób plandeka w pozycji poziomej. Tutaj jest taka wajcha. Czasem mamy tu taki mechanizm korbowy z przekładnią i kręcimy w ten sposób. Kręci się tutaj właśnie ta rurka, zawijając tą plandekę, i się to wszystko naciąga, żeby to nam nie latało, żeby te opory powietrza były jak najmniejsze. Bok praktycznie otwarty. Z boku na ramię widać takie dziurki, system Multilock firmy Krone, czyli dziurki co chwilę pozwalające zapiąć w pas w każdym miejscu. Przy okazji może pokażę, jak otworzyć dach naczepy. I tutaj mamy takie bolce. Tu jest taki bolec, linka przebiega i drugi bolec.
trzeba będzie tą tyczką, która tutaj właśnie leży. Taka tyczka zawsze powinna być na wyposażeniu naczepy, która ma odsuwany dach. Trzeba będzie tutaj unieść w górę tą ostatnią część dachu, tą końcówkę, pociągnąć za tą linkę i przesuwać dach, łapiąc tutaj za ten uchwyt. On mi się akurat teraz tutaj schował za tym, za drzwiami, ale z drugiej strony mamy taki sam uchwyt. Jak mi się tutaj nie uda złapać, to spróbuję z tamtej strony. W taki oto szybki sposób mamy rozebraną całą naczepę. I to jest właśnie największa przewaga naczep kurtynowych. Z odsuwanym dachem, z odsuwanymi bokami. Że można bardzo szybko taką naczepę rozebrać i załadować ją z każdej strony. Teraz to trzeba będzie wszystko poskładać.